Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejną wyprawę. Dziś odwiedzę dom, który niegdyś miał być wykończony. Jednak tak się nie stało. Budowa została przerwana. Od tego momentu już nikt nie zaglądał do tego domu. W niektórych pomieszczeniach zostało jeszcze wyposażenie, a w piwnicy traktor i to w dobrym stanie. Zapraszam na moją kolejną wyprawę. Jak wspominałem wcześniej, właściciel najprawdopodobniej umarł, z tego co mi wiadomo. Jednak ktoś, kto tutaj już był, twierdzi, że zabrakło mu funduszy i z tego powodu wstrzymał działalność. Dom już stoi prawie 15 lat opuszczony i nikt nie dba o niego. Zostało tu troszkę sprzętu. Tutaj widzimy nawet wannę, która miała być niegdyś zamontowana. Niestety tak się nie stało. Troszkę wyposażenia zostało tutaj, mimo upływu lat. Tu mamy kilka szaf. Starą antenę aluminiową. Nawet telewizor został u Nitra. Zobaczcie, jaka stara wiertarka ręczna. Sam kiedyś posiadałem taką. O, jaki duży klucz. Jest tutaj wiele części różnych i trochę narzędzi. Tutaj mamy poustawiane meble. Najprawdopodobniej kiedyś miały być wyposażeniem tego domu. Zejdziemy teraz piętro niżej. Tutaj mamy kilka pustych pomieszczeń. W wielu miejscach są pootwierane okna i drzwi, więc swobodnie może każdy się tutaj dostać. Ale zobaczcie, co mamy w piwnicy. Piwnica połączona z garażem. Zobaczcie, jaka maszyna. Tutaj jest wiertarka. A oto perełka dzisiejszego urbexu. Traktorek. Jestem przekonany, że ten traktor nadal działa. Wygląda dość dobrze. Koła napompowane jeszcze. Tutaj mamy jeszcze jakieś części. Silnik. Z czego to może być? Może na wymianę. Ktoś sobie po prostu na części załatwił silnik taki. Troszkę narzędzi. Śrubek, wkrętów. To chyba jest gwintownica, czy nie? Nie. Zobaczcie. Traktor wygląda naprawdę dobrze.
Nie wiem, czy to nie jest Ursus czasem. Tak, mi się wydaje, że to jest Ursus. Elektrody do spawania. Ostatni raz zerkniemy na Ursusa. I tą gigantyczną maszynę. Widać, nawet było wiercone w blaszce. Co tutaj mamy? Troszkę śmieci. Okna. Ciekawe, czy były zdemontowane, czy miały być zamontowane. Trochę części samochodowych. Z tej strony puste pomieszczenie. Jeszcze nikt nie zagospodarował tej przestrzeni. Zastanawiałem się, czy w ogóle wrzucać ten film, bo jest zbyt krótki. Ale pomyślałem, że te krótkie filmy po prostu będę wrzucał w tygodniu. Tu widzimy, że okolica tego domu to jedne wielkie krzaczory, drzewa. Od bardzo, bardzo dawna nikt już nie dba o to miejsce. Ciekawe, czy jest coś w szufladach. Śrubokręt, kombinerki. W każdej szufladzie coś jest. Prawie w każdej. I kubeczek. Tu mamy jeszcze taki piecyk. Na prąd. To wszystko, co pozostało po byłym mieszkańcu. Zawisza czarny został. I kubeczek z rozwalonym uchwytem. Słuchajcie, ja będę kończył już eksplorację. Mam nadzieję, że było warto tutaj wejść, pokazać wam, co pozostało po byłym właścicielu. Ja będę powoli znikał stąd i lecę szukać jakichś ciekawszych miejsc. Mam nadzieję, że film wam się podobał. I tak jak powiedziałem, takie krótsze filmy będę puszczał w tygodniu, także najprawdopodobniej teraz będą dwa razy w tygodniu filmy. Do zobaczenia. Na razie, trzymajcie się.